Siemanko. Ja jestem Zenek, to jest Might and Magic Duel of Champions. Dzisiaj postanowiłem nagrać drugi odcinek z tak zwanego Fail Race. Czyli będzie to po prostu najgorsza talia, jaką jestem w stanie złożyć z posiadanych kart. Tym razem będzie to talia oparta o chyba jednego z najlepszych bohaterów w grze, jakim jest Nergal, władca umarłych. Z wydarzeń nic specjalnego, coś blokującego czary, coś blokującego łódy szczęścia, bo nie gram ani czarów, ani łódów szczęścia. Coś do dobierania kart i dwa razy miesiąc tańczących płomieni. No i karty to podstawa, znaczy stwory w sumie. A więc 4 razy beznadziejna ważka, 4 razy jakiś PAO, łowca z PAO, 4 razy najemny zbir, nawet dobry bloker, jeżeli chodzi o tą kartę, 2 razy wędrowny bard, 3 razy wędrowny bard, 2 razy heleksjański bibliotekarz, 4 razy szary wirk, beznadziejna karta, 4 razy czarny sęp, może być nawet ta karta, 3 razy dziki gryf też może być ta karta, 4 razy morski elf łucznik, nawet dobra karta, jeżeli chodzi o neutralne, 1 pomniejszy żywiołak ciemności, 4 razy mniejszy żywiołak wody, takie to tam sobie, to jest ponoć beznadziejne, no chociaż ma statystyki całym gniezda, wszyscy twierdzą, że jest beznadziejne, no magiczny stwór, no to całkiem, w połączeniu z tymi kurcze wydarzeniami dla magicznych stworów jest to całkiem, no taki, no, przyzwoite może to być nawet, no ale co, nie miałem co czego wrzucić, czegoś gorszego to wrzuciłem to, także pomniejszy żywiołak powietrza razy 4, pomniejszy żywiołak ognia razy 4, tak samo, też magiczny stwór, czyli to jest coś dość dobra umiejętność, jeżeli chodzi o magiczne, bo czasami są to wydarzenia dla nich, pająk księżycowego jedwabiu, nie wiem w ogóle do czego to służy tak naprawdę, znaczy nie no, czasami widziałem ludzi, którzy to grają jak grają OTK, czasami to się przydaje, bo zaklęcia, gdy trafia pająk księżycowego jedwabiu, gdy trafia na pole bitwy, to zmniejsza koszt używania zaklęć o jeden, także czasami widziałem takie połączenia właśnie z OTK tego pajączka, także to niektórzy ludzie go używają, jeżeli grają OTK, no to jest całkiem niezłe, bo jest całkowicie odporny na magię i no i dzięki niemu zmniejsza się koszt używania zaklęć o 1, czyli wystawimy takie 4 pajączki, to nam kosztują zaklęcia 4 mniej, co jest dość konkretną, kurczę, dość konkretnym bonusem, że tak powiem. Dostałem ostatnio tego żółwia, jest to karta z powstania pustki, także postanowiłem go wystawić, to żółw z góry cienia, bloker praktycznie, chociaż może atakować, jeżeli się użyje jakieś dopalacze do niego. Uderzenie wyprzedzające, no i ta dziwna karta, strażnik pustki, jak dla mnie totalne badziewie, no ale niech będzie. Dobra, tak się przedstawiają moje karty, jest 59 kart, zaraz zobaczę, że to będzie działać. Będzie działać, bo tak można grać na 59 kartach. Dobra. No i zobaczymy, jak mi pójdzie. Gram Nergalem, tak jak powiedziałem, chyba jest to jeden z najlepszych bohaterów, jeżeli nie najlepszy bohater w całej grze. Także zobaczymy, jak mi pójdzie Nergalem. Będę mógł sadzić, kurna, liczniki. Kurna trucizny, także o tyle lepiej to będzie jakoś tam przyspieszało pokonywanie tych stworów. Każdy licznik zadaje jeden kurczę punkt obrażeń, także no zobaczymy jak mi pójdzie. Gram przeciwko Inferno. Będzie konkretny. Zacznie wystawiać te świniaki albo zacznie wystawiać te stwory ze strachem, to dużo nie pogram, bo tu praktycznie żaden stwór nie ma ataku większego niż 3. Także jeżeli postawi te kurcze czyhających w ciemności, to cała moja talia się pozłoży jak domek z kart, po prostu do niczego się nie nadając, bo po prostu nie przebije tego stwora ze strachem. No ale dobra, nie ma co wyprzedzać faktów, zobaczymy jak mi pójdzie tą zajebistą talią. Pierwsza bomba sprzedana. Tak postawił tego kurna szaleńca z szerokim atakiem. Trochę mnie tu zablokował tym sposobem. Trzy. Co by to postawić za 3? Stawił łucznika i tyle. Kontra kurna maniak. Podam mu 2 damage'u i zakończę turę. Yeah. No dobra, to pożegnamy łucznika. No i co, 2 punkty zostały, zobaczymy co zagra za 2. W sumie mógł zagrać tydzień najemników i lepiej by mu to wyszło. Chociaż może, no nie dobrałby karty, ale
ale zadałby 3 do meczu na tym i zabiłby jednym atakiem tego typa łucznika, no ale wolał tak zrobić, został mu jeden punkt, no, tak średnio zagospodarował te punkty, już dobrał sobie kartę za chwilę, no i tak było lepiej. Dobra, za 4 postawię żywiołaka, tylko którego? Postawię tego żywiołaka, to jest atak z powietrza? Atak z powietrza, to dobra, postawię kontra tego typa. Ten ma niewrażliwość na odwet, o ile pamiętam, no niewrażliwość na odwet i szeroki atak, także dość ciekawy ma te swoje umiejętności. Przeniósł się kolega, ale fajnie, dostałem bonus do magicznych, no to dobrze. Bombę sprzedam. W sumie to już bym licznie mógł zapodawać. I tak zrobię. Pytanko, co by tu postawić w 5 punktów. Tu postawię magicznego, chociaż kurna tutaj zginie śmiercią tragiczną, to postawię go tu i postawię paszkę. Tylko, że jak mi zapoda gościu fireballa jakiegoś, chociaż na razie nie ma magii na to. Wow, nawet nieźle mi idzie, Jezus Maria. Jak na taki zestaw kart, to naprawdę całkiem nieźle. Kurczę, mogłem to dorzucić, ten. Sporo zagrałem magicznych stworów, przynajmniej jeden, drugi, trzeci. No, mogłem to zagrać. Uuu, jakiego koksa wystawił. Zwariował? Co ja mogę tu zrobić, kurna, teraz? Zapodać to? Wystawić karciochy. Tutaj nic nie ma odporności na odwet, także to dość kiepsko wygląda. Dobra. Sprzedam mu bombę, a tego zostawię jako mięso armatnie, niech go atakuje. Nie ma sensu nim atakować, żeby zginął z odwetu. Postawić wilczka? Trzeba to jakoś zablokować to. Zostawię wilka z odpłatą i postawię tego typa. Dobra, haj, licznik jeszcze zapodam komuś. Komu by to zapodać licznik? Temu. Jak się przekręci od licznika. Dobra. Ważka poległa. Ten też poległ, bo niestety ten ma niewrażliwość na odwet, także może sobie wsadzić w buty to swoje, tą swoją odpłatę genialną. Kolejny Lilim, Jesus Christ. No co? Dobra, to ja mogę tam podać liśnik trucizny na tym typie. Bombę sprzedam. Tutaj bombkę sprzedam. Tutaj mój stwór zginie śmiercią tragiczną, no ale ja go też. Jezus Maria, nawet nieźle mi idzie takimi kartami, Chryste, Boże. Jeszcze w miarę wyrównany pojedynek, Chryste. Nie wierzę. Dobra, co by to postawić? Stawię... To jest strzelec? Strzelec. Tutaj. Stawię go tutaj. No i dobra, mogę zakończyć turę. No, Nergalem to zawsze jest łatwiej grać z tym licznikiem, to licznik to praktycznie jak dodatkowa jednostka. Można powiedzieć. Kurna, 9. jednostka na polu bitwy, prawie że. O, trochę tego będzie kosztować. No ale zabiję mojego stwora. Morę dajerze. Ja zabiję Lilima. O, wstawił kurna świniaka. Będzie jazda. Będzie jazda. Dobra, to już może być GG prawie. Postawię tu wilka, niech mu sprzeda odpłatę. Postawię tutaj gryfa. Postawię barda, to sobie dobiorę jakąś kartę. Czy sobie nie dobiorę karty? Niestety nie dobiorę sobie karty. No to fail. No to dodam licznik komuś i tyle. Tylko komu? Ten dostanie z odpłaty 2, to zostanie mu 2. To nie ma sensu.
Dobra, temu zapodam. To nie brudził. Dzięki Grave tak zginie. Coś kombinuje z magią. Dostał z odpłaty bombę. A no tak, bo on użył tego miesiąca tęczących płomieni. To mój statystyki też poszły do góry. To mogłem użyć, kurczę, tego licznika. Chyba typ zginął. No ale kto wiedział, że nie wiedziałem, że użyję akurat tego licznego miesiąca tańczących płomieni. Dobra, to ja sobie dobiorę karcioszkę chyba. Bo inaczej nie przeżyję tego. Zostawię tutaj Żywiołaka, tu postawię Sempa. Tu jeszcze postawię tego. Dobra, to zginie. Demet to podam. Kończy turę, Jezus Maria. Licznika nie mogłem wziąć i zapodać, bo niestety musiałem kartę pobrać. Jezu, jak to wygram, to będę kwiczał ze śmiechu po prostu. Co on za 6 chce postawić? Czarta? Zarąbiasz, jeszcze coś postawi? Jeszcze świniaka postawi. To ja w tej turze sobie użyję, kurczę, bardzo ładnie tego. To spał bym miał, już bym zaszalał po prostu. A ty mnie zaatakował? Jakiś fejlogu, Jezus Maria. Dobra, czart poległ. Zostawię tego. Tak, tutaj sobie mogę dobrać, nie wiem co. Tutaj zapodam tym. Zapodam tym. Bo mi gościu może czarta użyć, zabić tego i po prostu ten mnie skontruje. Dobra, 0 punktów to mogę, mogę komuś zapodać liczniczek. Fireball! Nie, no to GG, Jezus Maria. Jak użyję tego, to GG. No i użył tego. Ale coś mu nie wyszło. Coś mu nie wyszło. A może dobrać kartę? Aj, fail ogród. Jednak mu wyszło. Jezus Maria, ale gra. 410 doświadczenia dostałem. I 675 golda. No zajebiście. No dobra, to zagram sobie jeszcze jedną potyczkę nergalem. No blisko było, Boże. Co mi dało? Dwóch najemnych zbirów? Dobra, nie będą dobrzy blokerzy. No dobra, ja sobie... Tylko, że on nie ma odwetu, to jest fail, ale postawię sobie szarego wilka. Od razu typ zginie tutaj, jak zaatakuje mojego wilka. Szary wilczek z odpłatą. Tutaj pobiegnij sobie, szary wilczku. Będziemy blokować tego badziewiarza. No ja postawię łucznika. I w następnej turze będę mógł zlikwidować to, jak zapodam licznik. Pewnie znowu ucieknie, coś czuję. Będziemy się ganiać po śmierci. Jest mioń. I za 4 mogę postawić to. Ten z odpłaty dostanie jeden tylko, chyba z tego co mi się wydaje, bo jest bezcielesny. Czyli w sumie można by zaatakować tego typa. Dobra, można wykończyć turkę. Żegnaj Liszu. Co, na pierwszy ogień pójdzie... Och, genialnie. Osłabienie na mojego, kurczę, najemnego zbira rzucił. Nie, no nie wierzę. Grubo, po prostu grubo.
Co ja chcę postawić teraz? Mam 5 punktów, to mogę postawić kolejnego wilka. Mogę postawić żywiołaka. Pomniejszego, magicznego zresztą. I zapodać licznik tutaj komuś mogę. No i mogę zaatakować. Nieźle. O Boże. Licznik, no nie wierzę. Można zapodać tu, nie można zapodać tu. Za 6. Co ja mogę zagrać za 6? Mogę zagrać za 4 i walnąć licznik. I zaatakować z birem przy okazji jeszcze. No, to by było niegłupie. Postawię gryfa, będzie paszka. Z birem zaatakuję, to mi wciągnie jeden surowiec i mogę zapodać liczniczek na tym typie. No i dobra. Mogę zakończyć. Boże, ma więcej kart na polu bitwy niż on. Chryste, jak ja to robię? Jakim cudem? I większy damage zadałem, Boże, niż on, kurna mi. Jeszcze te mega karty usunął, no nie. Użył czaru za 3, żeby ściągnąć kartę, która kosztuje 3. No, w sumie no, nie stracił na tym dużo. Dobra, co ja mogę tutaj wymyślić? Przestawił tego typa tu. Muszę, kurczę, dodać powera, co mnie nie cieszy, bo chciałem licznik zapodać komuś. To zabiję. Tutaj zacząłem jać, Jezus Maria. Mogę. Nie no, muszę ten, dodać ten powera niestety. Tylko co postawić? Niewrażliwość na odwet, gdy jak tylko jakieś stworzenie zginie i powędruje na cmentarz, zamiast tego zostaje usunięte. Nie wiem, co mi to daje, szczerze mówiąc, że stwory będą usuwane ze cmentarza. Może jak gościu by chciał używać tego typa, który wyciąga, albo jakiś czarem chciałby wyciągać jakieś stwory z cmentarza, to przynajmniej nie będzie miał co wyciągać. Antroposa, no w sumie jak będzie chciał użyć Antroposa, to jest nawet... jakaś tam kontra na Antroposa, albo w sumie na te wszystkie Banshee, jak ktoś kombinuje jakieś kombosy z Banshee, żeby je po prostu zabijać, a później je z cmentarza wyciągać, to jest nawet przydatne. Wtedy takie Banshee wędruje w pizdu do czarnej dziury, a nie na cmentarz i nie można w ogóle takiej Banshee wyciągnąć. Co jest jakąś tam kontrą zawsze na to, no. Ale karta sama w sobie jest badziewna strasznie. Już mi to pika. Yeah. Konkretne mam te karty po prostu. Z powstania pustki. Pajączek z powstania pustki, genialny. Jakiś boost do ataku by się przydał. Nie powiem, to bym zadał za 3, to bym zadał za... No i jest boost, jak na życzenie. Genialnie. Tak, tu jest atak za 2, tu za 3 i nie ma wampira. Tu jest atak za 4, tu za 2, tu za 3. Tutaj zapodaję licznik i typa wcina po prostu. Stawiam tutaj ważkę. Genialnie, po prostu genialnie. Jeszcze to wygram, nie wymiękam, nie? Lodowe kolce to mnie tutaj styrają konkretnie. Całą moją kurna genialną strategię lodowe kolce rozłożyły na części pierwsze. Niestety. No i tak mu wbije 3 damage. Tutaj mogę podziękować temu. Tu
postawię mojego magicznego kurna żywiołaka, co będzie całkiem niezłym rozwiązaniem, i postawię łucznika. No i jeszcze liczniczek mu zapodam. No co, niech się leczy chłopak. Coś nie wyszło, no nie wyszło, bo to myślałem, że to będzie osłabienie. Ajajajajaj, niedobrze. Wbiję mu to niezły damage. Jezus, żeby był dopał, to bym to wygrał, Chryste. 5-6. Boże, czemu się nie poświęcił? Wygrałbym to, Chryste, nie wierzę. Chryste, że nie ma tego miesiąca tańczących płomieni, nie no. Co za fail. Dobra, tym zaatakuję. Ale tak, on nie dostanie damage'u, to trochę kiepsko. To dodam mu licznik w takim razie. Żeby zdrowiał chłopak. No tak, i to są strzelcy, zajebiście. Dobra, postawię tego w takim razie, bo więcej zdrowia. Jezu, wygrałbym to, Chryste, no nie wierzę. Żeby był tylko ten jakiś dopalacz do ataku, tydzień najemników albo miesiąc tańczących płomieni. Nie, no nie wierzę, nie. O Boże. Jak to wygram, to się po prostu położę ze śmiechu. Co on tu gra, Jezus Maria? Co to jest? Wszystkie sojusze stworzenia otrzymałem plus 1 oraz nic nie dzieje się przypadkiem. Fajnie, potęga morza. Zombiak? Ten troll? No i dobra. Zapodaję to w takim razie. Tutaj zombiakowi mówię do widzenia. A, fajnie, poleciał w pizdu, nie poleciał na cmentarz, tylko powiedzieli mu dziś do widzenia. Temu to podam takie coś. Aha. No i problem w tym, że mam coś takiego. Postawię magicznego na tego typka. I dobiorę sobie kartę, czy licznik. Nie, licznika nie ma sensu zapodawać. Dobiorę sobie kartę. Będę miał trzy karty, dobra. Temu to podam damage jeszcze. Boże święty, jaka męczarnia. Gejzer, nie, wybije mi to wszystkich do nogi. Jesus Christ. Miało być tak pięknie. Boże, żeby pało było jakieś, to bym jeszcze to wygrał. Cudnie, po prostu cudnie. Miękka, więc zmarł. Ataku ma 3 na tym typie, Boże. Ale fail ogród. Dobra karta, Jezus Maria. Potęga morza. Jest trwałe, no, wymiękam. Jakiś removal by się przydał, kurczę, ale nie wziąłem żadnych czarów z sobą, niestety. Chciałem grać z samymi kartami, co na zdrowie mi nie wyjdzie. Dobra, ja go w sumie zaszachuję go, stawiając karciochy. W taki sposób, że będzie musiał bronić swojego bohatera. Bo ja mam dość dużo energii jeszcze na tym swoim bohaterze, także może jak wymyśli jakiegoś kurczę ten. Jak wymyśli jakiś gejzer znowu, albo jakiś inny badziewny czar. No i teraz ma dwie karty, to jak ma dwa stwory, trzy stwory, no to i tak zablokuje to wszystko. Jeszcze mi wbije demetru. Dobra, postawił tego badziewiarza tu. No i tak, zablokował wszystko, to znaczy, że nie ma tu żadnych kart. Co on tam może mieć? Jakieś czary albo jakiś syf totalny? Do niczego nieprzydatne. Nie mam żadnego bonusu do ataku, to jest kichą. Niestety. Tego zabiję przynajmniej, bo taka męczarnia. Nie, tam, żeby mieć tylko dopalacz, bym to wygrał, Boże. Tak się będę tu mordował 100 lat jeszcze. Dobra, dostałem strzelcy, bo nie mam. Wezmę sobie to jeszcze. Dobra, jak nie będziemy jakiś czaru, to jeszcze jest jakaś szansa, że to wygrać mogę. Z jednym z punktem zdrowia u gościa. Nie
nie ma żadnego, kurczę, dopalacza do ataku, niestety. Co mnie bardzo smuci. Tutaj zabiję przynajmniej ten badziew. Tutaj sprzedam sobie płaty bombę. Biorę sobie kartę. Ła, dostałem grubo ważkę. Ciekawe, czy to działa w ogóle. Ta karta dziwnie działa, bo ona jakoś tak nieskutecznie działa. Dobra, ma 4 karty. Jak sobie dobierze jedną? Geyser, no bo to GG. Te 3 jednostki tu się pójdą chromolić. Co on kombinuje? W sumie jego zombiak też by się poszedł chromolić. Dodał magii, to coś innego ma. Zabił tego, nie no. Ale gra, Jezus Maria. Masakra. Boże, pao, mógłbym wziąć, to bym to wygrał, no. Ile mi zostało kart? 27, a ja mu 21. Grubo. Biorę sobie kartę. Kolejna ważka, w pełen wypas. Dobra, to zrobię coś takiego. Zabiłem go i dodałem mu tyle samo obrażeń i tyle samo obrażeń mu się zregenerowało. No, zajebiście. Dobra, teraz pewnie tego użyję. Ja bym tego użył na jego miejscu. O nie, Boże. Boże, a tak blisko było, nie no, nie wierzę. Tak blisko było, Jezu. Jest! Zabiję, kurna, wampira. Genialnie. Poszedł, kurna, w pizdziec, za przeproszenie. Dobiorę sobie kartę. Pomniejszego żółwiaka dostałem. To wypas. Tutaj zabiję zombiaka. Dobra. Boże, 2 punkty życia mi zostaną, nie wierzę. Zombiak, nie. Zabił mojego, kurna, żywiołaka ciemności. God damn it. Nie wierzę. Barda dostałem. Fantastyś, po prostu fantastyś. No to już jest GG niestety. No może jeszcze nie, bo jeszcze zablokuję ważką. Postawię tu barda. Tak, nic nie dobiorę. Fantastycznie. Dobra. Zakończę turę. Boże, tak blisko było, Chryste, no. Wygrał, kurna, z typem taką mnie beznadziejną talią. Nie, no, masakra po prostu. Na 800 elo tak grać, to już jest w ogóle jakiś szczyt. Się zabiłem tutaj, co? No i wszystko padło. Dobra, dobiorę sobie kartę, to będę miał 3 karty, te takie z GG. Ta postawię, to dobiorę. No i dobra, GG. Jezus Maria, jaka męczarnia. Gra genialna, po prostu 500 doświadczenia dostałem. GG, no dzięki. 800 złota i 500 doświadczenia. Fantastyczny po prostu pojedynek. Fantastyczne gry, naprawdę. No okej, okay, to był po prostu niesamowity drugi odcinek Fail Race, czyli najgorsza talia świata, tym razem dowodzona przez kurna Nergala, jednego chyba z najlepszych bohaterów w grze. Okej, okay, ja jestem Zenek, to był Might & Magic Duel of Champions. Bye bye, do następnego odcinku. Hej!